Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj u mnie będzie dzień pryzmowy, że tak powiem. Czyli wszystkie trzy pryzmy będę musiał otworzyć. Także to jest za bardzo nic ciekawego do pokazania nie mam. Ale na szczęście wiem, że chłopaki działają w warsztacie z kompostownikiem. Także tam was zostawię. Na pewno będzie to ciekawsze. O, na razie widzę, że chłopaki pojechali po płaskowniki. Bo wczoraj już ostatni płaskownik poszedł. No jeszcze tutaj musi na bok to przyjść. Z tej i z tej strony i tu z tyłu jeszcze też trzeba będzie płaskowniki użyć. Także no. I tutaj teraz w sumie nie, i tak będzie dotąd ta guma, to tutaj nie przeszkadzają te światła. No i dzisiaj już może będzie test, także no mam nadzieję, że się sprawdzi. Dobra, to ja idę. Guma już wisi. Troszeczkę się skręca. Gnoju dostanie, to chyba się wyprostuje. Ogólnie sprawdzimy, który ciągnik wolniej jedzie, żeby lepiej no, do tej maszyny było. Im wolniej, tym lepiej. Co? Zobaczymy, który wolniejszy jest. Zrobimy najwolniejszy wyścig. Dobrze, że opona przy oponie to chociaż nie ma strat w życie. Co? Ja. Ale co spali? Nie, spali, to było wstyd. Jeszcze ci ma. Nie. Mało akcji.
wskazuje. Będzie na miniaturkę. Pamiętać o pasach. Jeszcze nawet wolniejszy troszeczkę, minimalnie. A może dlatego, że ma niż obroty, nie? Ale jest tam. W sensu tego odcie. No. Będę mocniejszy też, nie? Na 1000 to będzie miał łatwiej. Co mi powiedzieć?
ruszymy po przerwie. Ładowania trzeba będzie tyle. Na przerwę, jo? Ja. Mi się telefon rozładował. No. Zobaczymy po przerwie. Ja. No i dobra, jesteśmy po przerwie. Idziemy testować tą maszynę, póki widno. O, bo ostatnio już ciemno było i nie było nic widać. Teraz mam nadzieję, że będzie lepiej. Jedziesz szoferem? No. Dobra. Teraz pojadę z siurtem. Światła włączyłeś? Włączyłeś światła? No, naładowane czymś. No. Kierunki? O. Masy nie łapie chyba. Choinka się robi cała. No, Łukasz już tutaj podwalił trochę tego naszego ogólnika. Zmienić ten. Co? Na dziury trzeba będzie zmienić. Jakie dziury? Tam przełożyć do tamtej belki. A siłownik? Ja. Oki. Impek. Nie. Okay. Dobra. Oh, to mamy. Aha, przekaźnik teraz. Coś mi się wydaje, że i tak jeszcze za szerokie. Za szerokie. Jeszcze metr za szeroki jest. Chyba jeszcze za szerokie będzie, ale... Teraz chyba będzie za wysokie.
Aż zgasł. Masz najmniejszy? Chyba nie miałeś najmniejszego odbiegu, co? Już go ściąga. Za szeroka kupa jest. Czekaj. Spróbuj wyjechać. Weź po prostu tu i po jednej łyżce. No. Tam lecie, tam jakoś pierwszego tak się układa. Jo. Aj, się ślizga, co? No, bo tutaj już jest troszeczkę za późno, bo już pleśń wchodzi. Trzeba tego uniknąć. Takie dwie łyżki możesz kłaść. Ciężko, no, ale ściągało go już, też za szerokie jeszcze. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak wygląda wał? O. Zalepiło się. A weź włącz. O, dobra. Dobra. Tutaj już może być znowu trochę za szerokie.
takie na styk. Dobra. Dobra, na razie zobaczymy tyle. No, tak wygląda przed. Zaraz zobaczymy, jak wygląda po. Weź trochę ten do tyłu i tak się lepiej ustaw. Zobaczymy. O, no. Po prostu dać płytę i tak najlepiej, żeby szło. Chodniki trochę ten. A może też kana. Powrót do garażu. Będę robił coś latami i będę cały czas wracał do garażu. No ja. Co? Jakieś podsumowanie? Trzeba butniczek uciąć. No. A maszynę do złomu. To jeszcze nas przykładka skrzyni czeka. No już, już.
Wyłączyłeś już, czy nie? No i dobra, wiemy już coś więcej. Ja już jestem po karmieniu ogólnie, ale no zaraz idę doić. Tutaj trzeba będzie się zastanowić przez weekend, jakby to miało wyglądać jeszcze. No, bo trochę... No ogólnie wał robi robotę. No tylko jeszcze go ściąga dosyć mocno i dosyć wąskie pryzmy trzeba będzie robić. No ale to jeszcze wszystko do zastanowienia się. Tak wstępnie planujemy tutaj szynę dać na dole. Tutaj coś trzeba będzie jakieś wzmocnienia dać. I ten. I blachę. I miejmy nadzieję, że to już wtedy by było dobrze. No zobaczymy. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć.